Zamknąć już dupę, frajerzy, bo mam wam coś ważnego do przekazania. Na prośbę użytkowników tego chorego portalu Wykop ustalam, że od tej pory nasze posiedzenia będą w formie pato streamów. Będziemy zbierać donaty, żeby podreperować budżet państwa, a przede wszystkim dla Beki. Ogłaszam więc, że z kolejnym posiedzeniem Sejmu robimy tu kurwa igrzyska. Będzie jak w Gladiatorze. Będziemy pić wódę i grać w domino. Kiedy osiągniemy pierwszy cel, jakim jest 10 tysięcy złotych, Karakan z Tuskiem będą się napierdalać w formule MMA. Kolejny cel to 20 tysięcy złotych. W ten czas nasmarujemy Terleckiego majonezem i będziemy nim grać w kręgle. Kręgli wyłonimy w drodze losowania. 30 patyków i Braun z Witkową będą napierdalać się mieczami. 40 patyków i Bosak z Ziobrą, jako że siedzą koło siebie, będą strzelać z łuku w jakiegoś którego też wybierzemy drogą losowania. 50 patyków to kamień milowy. Zaprosimy wtedy Kononowicza i ogłosimy go prezydentem Polski. Przypominam, że przez cały czas walimy wódę, więc proszę przynieść zakąski. 60 patyków to wjazd Wałęsy na Mównicę. Rozbiera się, a my smarujemy go bitą śmietaną. 70 patyków i przyklejamy do niego Kaczora, jeśli oczywiście będzie w stanie po walce z Tuskiem. W przeciwnym wypadku do Wałęsy przykleimy Czarnka, ale do góry nogami. Kolejne kroki to zmiana nazwy kraju na Bolsga, ustanowienie naszego kraju monarchią i koronacja Korwina na króla Polski. Jeśli uzbieramy 100 patoli, to żeby każda opcja polityczna była zadowolona, wypowiemy wojnę Ukrainie, Niemcom i Stanom Zjednoczonym. I chuj. Jakieś pytania? Jeśli nie, to pakować mi dupy w troki i widzimy się we wtorek, tempe chuje. Elo! Ja jestem premierem, chcę teraz wejść i mówić, a nie później. Dziadek, spadaj na miejsce, bo zawołam Prokopa i cię tam zaniesie.